Dzień dobry Państwu. Witam szanowne skorpiony i zapraszam do rozkładu tygodniowego. Słuchajcie, moi drodzy. Dobrze byłoby komuś wybaczyć. Być może się z kimś pokłóciliście, być może z kimś się nie zrozumieliście i sytuacja napawa was pewnego rodzaju smutkiem, może troszeczkę rozczarowaniem. Wydaje mi się, że fajnie byłoby wybaczyć sobie, dać sobie czas na uleczenie, żeby uwolnić się od tych wspomnień. Trzeba wierzyć w tej energii, w energii tej karty, że smutek przeminie, że te złe emocje, tak, one miną, to jest w waszym sercu. Tym bardziej, że tutaj macie taką energię bardzo pozytywną, kartę, która informuje, żeby wierzyć w siebie, tak, żeby zostać wiernym samemu sobie, że to, co robicie, to, w co wierzycie, że jest słuszne, że to przyniesie wam sukces. Więc ktokolwiek was nie rozczarował i ktokolwiek nie spowodował, że czujecie się niekomfortowo, postarajcie się wybaczyć tej osobie, jeśli jakby czujecie się też winne tej całej sytuacji, to wybaczcie również sobie. W umyśle, natomiast w waszych myślach być może jakiś nowy pomysł fajny wpadnie wam do głowy, któremu będziecie chciały się poświęcić. Ważne jest, żeby trochę zdać się na waszą pomysłowość, na waszą kreatywność, której wam nie brakuje. To jest jakiś nowy początek, jakaś nowa droga, w którą, mam wrażenie, będziecie chciały wskoczyć z taką nadzieją, że wszystko dobrze się skończy, że wszystko się uda, że po prostu ktoś tam w tym wszechświecie was złapie, tak powiem, i wszystko jakby ułoży się należycie. Więc skupcie się może na tym nowym, odejdźcie od tego starego, jakby nie rozrapujcie starych ran. No i w działaniu niewątpliwie taka akcja związana z tym, że musicie być skupione, tak? Posiłkować się właśnie własną wyobraźnią. Jeśli zdarzy się coś, co spowoduje, że nie będziecie wiedziały, w którą stronę iść, w którą stronę jakby się skierować, to możecie zawsze, pamiętajcie, poradzić się u kogoś z waszego otoczenia, kogoś kreatywnego, na kim możecie się, na kim możecie polegać. Lub też spróbować spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. Może to jest też taki czas w działaniu, żeby działać skupieniem i żeby poświęcić się, poświęcić swoje działanie, poświęcić to, co robimy na rzecz pracy, na przykład dla kogoś, dla czegoś, dla jakiejś sprawy, która jest dla was ważna i która napełni was satysfakcją. Jedno jest pewne. Cokolwiek tu się nie wydarzyło, co spowodowało, że czujecie się rozbite, to jest dużo dobrego wokół was. Zdarzy się coś, moim zdaniem, co, jeśli tylko będziecie chciały, to odwróci wasze myśli od tego negatywnego. Spowoduje, że będziecie mogły skoncentrować się na czymś nowym, na czymś pasjonującym, ekscytującym, co pomoże wam wyjść z tej sytuacji.
Także trzymamy do Was kciuki, moje drogie skorpiony. Jesteśmy w kontakcie i uważajcie na siebie.